wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał bezładną rękę. A oni obserwowali Jezusa, czy uzdrowi go w szabat, ponieważ chcieli go oskarżyć. Wtedy powiedział do człowieka z bezwładną ręką: wyjdź na środek. I zaś zapytał: czy wolno w szabat dobrze czynić, czy źle czynić? Ratować życie, czy zabić? Lecz oni milczeli. I spojrzał na nich z gniewem, zasmucony z powodu niewrażliwości ich serca. A do tego człowieka powiedział: wyciągnij rękę. Wyciągnął, a jego ręka stała się znowu sprawna. Faryzeusze zaś wyszli zaraz i naradzali się ze zwolennikami Heroda, w jaki sposób go zabić. W sposób chcieliśmy skonkludować to, czym dzieliliśmy się w dniu wczorajszym razem z wami. Myślę, że dla każdego z nas rozważanie Ewangelii, poproszę Pismo Święte moje, jest rzeczywiście dużym przeżyciem, dlatego że Słowo Boże, ono rodzi wiarę. Kiedy czytamy Pismo Święte, mówi do nas Bóg. Tak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego. A w 10 rozdziale listu do Rzymian, w 17 wierszu czytamy, że wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. W szkole ewangelizacji uczymy się na bardzo różne sposoby przedstawiania, prezentowania Słowa Bożego, dlatego że dzisiaj człowiek stał się tak bardzo odporny w swojej warstwie zewnętrznej na Słowo Boże, a szczególnie jeśli chodzi o rzeczywistość polską, dlatego że żyjemy w kraju, w którym dzięki Bogu wychowujemy się w kraju, w którym korzenie nasze wyrastają z Ewangelii. Dlatego że to nie jest tylko tak, że 966 rok to tak jak próbowali nam przedstawić komuniści na tysiąclecie chrztu Polski, że to 1000 lat istnienia państwa polskiego. To jest 1000 lat od momentu, kiedy nasi pradziadowie powiedzieli Chrystusowi: wejdź, przyjdź do tej ziemi. Tutaj, w tę ziemię wbili krzyż i ślubowali być wierni Chrystusowi. Z tego potężnego dziedzictwa my czerpiemy. I chociaż z jednej strony to dziedzictwo jest potężnym bogactwem, to z drugiej strony jest też ogromnym zagrożeniem. Zagrożeniem z powodu naszej letniości. Jeżeli żyjemy w takim właśnie klimacie, który wyrósł na gruncie chrześcijaństwa, my nie rozumiemy. Ja bardzo często, kiedy jestem za granicami Polski, kiedy o Polsce opowiadam, to posługuje się tym obrazem z Tolkiena, że Polska to taki hobiton, jeśli chodzi o wiarę. Bo naprawdę mamy ogromną wartość jako naród, jako kraj, że wyrośliśmy na takich korzeniach. Ale to powoduje, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że temperatura naszego życia jest dosyć
wysoka. I dlatego pojawia się w naszych sercach pewnego rodzaju niewrażliwość na przesłanie orędzia Ewangelii, bo my już to znamy. Bo ja już znam tę Ewangelię. Ja słyszałem o tym w Kościele, słyszałem gdzieś na katechezie i to może spowodować, że Słowo Boże w pierwszym momencie odbija się ode mnie, a nie wnika w moje serce. Dla mnie niesamowitym wrażeniem było to, kiedy na katechezie, spotykając się z takimi naprawdę młodymi ludźmi, którzy już nie wyrastali w rodzinach, gdzie babcia, dziadek, mama, tata opowiadali historie biblijne, kiedy opowiadałem im Ewangelię, oni słuchali niesamowicie, oni prawie, że nie oddychali, bo oni już nie znają, są pokoleniem, które już nie zna Ewangelii i dlatego dla nich jest to nowość. Jeżeli Ewangelia jest nowością, wówczas jest szansa, że Ewangelia dotknie serca człowieka. I dlatego jeżeli, tak jak dziękujemy bardzo ojcu Jurkowi za to, że nas tak nazwał, bo to prawda, że gdyby tak przyglądnęli się nam jacyś specjaliści, psychoterapeuci i tak dalej, na pewno by znaleźli dużo w nas różnych dziwnych rzeczy, ale nawet jeżeli te różne głupoty robimy, to właśnie między innymi dlatego, aby Ewangelię przedstawić na bardzo, bardzo różne sposoby, by człowiek mógł otworzyć swoje serce na Ewangelię. I zdradzę wam taką prostą rzecz, że jedna z pierwszych rzeczy, którą słyszymy, kiedy jesteśmy wśród młodzieży w sali sportowej, w auli, czy uniwersyteckiej, czy szkoły średniej, to pierwsze w zetknięciu z nami oni mówią, wy jesteście normalni. To jest dla nich ogromne odkrycie. Bo jest pewien stereotyp, że chrześcijanin to jest człowiek nienormalny. To tak jak Josh McDowell, o którym słyszeliśmy, on mówił, że nie był pewien, czy chrześcijanie to są ludzie, którzy mają dwie półkule mózgowe. A jeżeli nawet tak, to one gdzieś się musiały pogubić. Bo on nie widział logiki w tym, aby być człowiekiem wierzącym. Natomiast nasze zwariowanie i próba na różne sposoby przekazywania orędzia Ewangelii wynika stąd, że bardzo zależy nam na tym, aby człowiek nie tylko nie zmarnował tu swojego życia. My już wiemy, że tu nie chodzi tylko o to życie. Tu chodzi o życie, które się nie kończy. Tu chodzi o wieczność. I to jest już bardzo zobowiązujące. To jest bardzo zobowiązujące. Wyobraźcie sobie teraz, że w wieczności z Bogiem, gdzie będzie o wiele ciekawiej, o wiele piękniej, o wiele wspanialej niż tutaj, że kogoś z nas by zabrakło. Zobacz, jakie powodowałoby to w nas ogromny smutek. I dlatego stąd to staranie, aby każdego z nas złowić w tę Bożą sieć, bo mamy świadomość, że mówiąc o Piotrze, którego powołuje Jezus, tak naprawdę opowiadamy wam trochę też o swoim życiu. To, co usłyszeliśmy przed chwilą w świadectwie Marka, w świadectwie jego życia, gdzie człowiek, który skończył medycynę, człowiek, który skończył teologię i Bóg wzywa go i mówi, pójdź za mną, odtąd ludzi będziesz łowił. Dlaczego tak? To nie zawód, to naprawdę powołanie. To ogromna troska złożona w serce człowieka, która to troska powoduje, że nieraz w nocy nie można spać. Że człowiek, spotykając się z ludźmi, płacze, widząc nie tylko tragedię ich życia, ale widząc, dokąd człowiek zdąża, w jaką stronę idzie. Niestety, a nieraz jest to powód ogromnej radości i szczęścia, kiedy słyszymy, tak jak dzisiaj, dzielimy się tak pięknymi rzeczami, które są dla nas wszystkich fascynujące i w sercu rodzi się pragnienie, aby tak było w rodzinach, w każdej rodzinie, tak jak usłyszeliśmy w świadectwie Wojtka. Ponieważ nieoczekiwanie pośliznął się nam czas, skrócę trochę dzisiejsze nasze spotkanie w tej warstwie rozważania Słowa Bożego, ale nie chciałbym z tego rezygnować. Marek pokazał nam to, do czego jest zapraszany uczeń na drodze wiary, by wiara ucznia mogła wzrastać. I tutaj niestety, przyznam się wam od razu,
nie damy rady przejść całej tej drogi, by ją rozważyć w kontekście Słowa Bożego, ale to już jest może zadanie dla Ciebie. Bo zabraknie nam czasu na to, aby pokazać, co dzieje się w sercu ucznia Jezusa, kiedy uczeń Jezusa idzie razem z Nim na wesele w Kanie Galilejskiej. Tam był Piotr. On widział te stągwie i dziwił się, po co w czasie wesela niosą tę wodę i wlewają tam do środka. On mógł skosztować tego wina. I na koniec ewangelista zapisze, i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. To jest niesamowita rzecz przeżyć razem z Piotrem rozmnożenie chleba. Kiedy Jezus karmi 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, gdzie karmi ich kilkoma bochenkami chleba i łamie kilka rybek. To wszystko to jest niesamowite wydarzenie. To jest piękna droga uprzywilejowanych na tej drodze, uprzywilejowanymi na tej drodze są właśnie uczniowie Jezusa. Tłum nie jest w stanie zorientować się, co się dzieje. To apostołowie przychodzą do Jezusa, bo On mówi, trzeba im dać jeść. A oni mówią, ale skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba? A Jezus odpowiada krótko, wy dajcie im jeść. I co się teraz dzieje? No nie, no my mamy za mało pieniędzy, a nawet gdzie pójść i kupić? Przynieście to, co macie. I teraz zobacz, co się dzieje. Jezus błogosławi Ojca i zaczyna łamać i podaje kawałek pierwszy i podaje Piotrowi. I mówi, idź i karm te tłumy. Piotr widzi, ile dostaje. On wie, że tam jest tylko kilka bochenków, że te bochenki będą podzielone między 12 apostołów. Gdzie tak naprawdę dokonał się cud? Co, myślicie, że to tak nagle pierdut i kosze pełne chleba? Nic z tego. Cud wydarzył się w rękach apostołów. Oni szli i łamali. I to była droga wiary ucznia. On miał niewiele, a przed nim 5000 ludzi. I on idzie z tym, co ma w ręce, a ci ludzie patrzą, no chcemy jeść, chcemy jeść. Może on schował ten kawałek chleba, bo może się wstydził. Może mówi, połamię sobie tak z tyłu i będę im tyle, ile wystarczy, będę dawał. Ale dopiero wtedy, kiedy zaczyna łamać, kiedy zaczyna podawać, on jest świadkiem, cud dokonuje się w jego rękach. Bycie uczniem Jezusa to nie jest bezpieczna sprawa. Bycie uczniem Jezusa to nie jest tak, że masz pełną kasę, masz pełen portfel i teraz będziesz dobrym wujkiem dla ubogich, temu dasz, tamtemu dasz i tamtemu dasz. Bardzo często, kiedy jesteś uczniem Jezusa, to, co masz, musisz oddać drugiemu, a dopiero Jezus wówczas rozmnoży to, co dajesz, by zostało także i dla ciebie. To jest droga ucznia Jezusa. To jest droga dla twardzieli. To nie jest droga dla mięczaków. To nie jest droga dla ludzi, którzy nie lubią ryzyka. Dlatego Jezus powołuje rybaków. Powołuje tych, którzy są zdolni do ryzykowania. Do ryzykowania. Mój znajomy jeden mówi, kto nie ryzykuje, ten nie siedzi. Ale coś w tym jest. Kto nie ryzykuje, ten nie może zobaczyć mocy Jezusa Chrystusa. Kto nie ryzykuje, ten nie może doświadczyć potęgi działania Boga. I my dzisiaj mamy pełno ludzi w kościołach, którzy stoją pod chórem, którzy stoją gdzieś albo na chórze siedzą i są takimi widzami, tak patrzą sobie z góry i tak oceniają, no... Gość się naprodukował, no, nawet mu wyszło dzisiaj, no nieźle, nieźle. No zobaczymy go za tydzień, zobaczymy, co on potrafi. Czy mu się koncept skończy, czy nie? Jak to ten ksiądz, ten ojciec Irek, czy on jeszcze umie nas zaskoczyć, czy nie umie nas zaskoczyć? Obserwatorzy. Dzisiaj Kościół jest pełen obserwatorów. A Jezus potrzebuje dzisiaj uczniów, którym da kawałek chleba i powie, masz i obracaj się w drugą stronę, tam jest 5000, idź i nakarm ich. I teraz mamy intelektualistów. Mamy intelektualistów w kościele, którzy teraz zwołają sympozjum naukowe, czy da się za pomocą tego kawałka nakarmić 5000. I może nawet wpadniemy na pomysł, zróbmy głosowanie, wprowadźmy demokrację do kościoła. Przegłosujmy, czy da się tym kawałkiem nakarmić 5000, czy się nie da. Oczywiście, że demokratycznie zagłosujemy, nie da się. I tutaj umiera dusza ucznia Jezusa.
Tak, w demokracji umiera dusza ucznia Jezusa Chrystusa. Jezus zaprosił nas nie do demokracji. Jezus zaprosił nas do wiary. Wiara przekracza wszelkie systemy. Wiara nie wiąże się z żadną polityką. Bo Jezus zaprosił nas do tego, byśmy byli świadkami cudów. Byśmy byli świadkami rzeczy niemożliwych. Żaden system, żadna ideologia nie zgodzi się na logikę drogi cudów. Nie zgodzi się. Bo tego nie da się włożyć do laboratorium i eksperymentalnie powtórzyć doświadczenie. Więc droga wiary nie jest drogą pewności naukowej. Jest drogą zaufania. I dzisiaj, kochani, chciałbym was zaprosić do szczególnej lekcji. Do wyjątkowej lekcji. Ponieważ oczywiście jeszcze powinniśmy powiedzieć o wskrzeszeniu Łazarza. No to była impreza. To była impreza. Już śmierdziało! Po co otwierać? No po co? Przecież on i tak będzie musiał umrzeć. Widzicie, ja nie mogę patrzeć w te kartki, bo jak patrzę, to ja nie mogę nie mówić o Ewangelii. A tu mam dużo tego napisane. A później na przykład wyrzucenie przekupniów ze świątyni. Jaka jazda! Wściekły Jezus! Tego jeszcze nigdzie nie grali. W jaki musiał wpaść szał? To nie blondynek ładnie uczesany, niebieskie oczęta i baranek na pleckach. To był lew Judy! To był lew! Dlatego Lewis w swojej powieści, opowieści z Narni, przedstawia nam, ludziom XX wieku, XXI wieku, że Jezus to lew, to nie tylko symbol, to prawdziwy, ryczący lew. Wow! I można się przestraszyć. Ja tak nie potrafię, przepraszam. Idziemy dalej. A później co robi Jezus z Piotrem? Jak prowadzi go drogą wiary? Bierze go i zaprowadza go na górę. Idą na górę na górę przemienienia. Wiecie co, to nie był taki jakiś tam sobie mały cycek. To trzeba było się tam wdrapać. To tam pod potyłku leciał. To nie było takie sobie pitu-pitu. To trzeba było się tam namachać, żeby tam wejść na górę. A oni idą i rozmawiają o ważnych rzeczach. I Jezus tłumaczy im Stary Testament. Jezus tłumaczy im najważniejsze rzeczy. Jezus, przepraszam was, że tak mówię, ale muszę to zrobić bardzo szybko. I tam Piotr może oglądać chwałę Jezusa. Oglądać chwałę Jezusa. Słuchajcie, uczeń jest wezwany, jest zaproszony do oglądania chwały Jezusa. Dlaczego? Bo przyjdzie godzina zgorszenia krzyża. Bo przyjdzie godzina, kiedy będzie można wybrać najgłupiej, jak najgłupiej wybrać można, tak jak Judasz. Że nawet kiedy popełni się źle, to wybrać najgłupsze z rozwiązań. Odebrać sobie życie. Dlatego Jezus musi zahartować ucznia i objawia mu swoją chwałę. Piotr traci głowę. O, jak fajnie, że tu jesteśmy. To jak po niezłym dżoncie. Postawmy tu 3 namioty i zostańmy sobie tutaj. Piotrze, no nie wiesz, co mówisz, ale rozumiem. Uderzyła cię ta chwała. Uderzyło cię to, co zobaczyłeś. Zobaczyłeś marzenie każdego Izraelity. Zobaczyć Mojżesza i Eliasza i że oni właśnie z Jezusem rozmawiają. To jest potwierdzenie wszystkiego. Tu już nie trzeba żadnego dowodu. Uczeń ogląda chwałę Mistrza. Ogląda chwałę Jezusa. Ale to nie koniec, bo później oni widzą, jak nikt tego nie potrafił dokonać, a Jezus uzdrawia trędowatych. Z daleka krzyczeli nieczysty, nieczysty, nieczysty. Dzwonki dźwięczały, ludzie uciekali. Im nie wolno było podchodzić. Gdyby tylko podeszli do ludzi zdrowych, ci mieli prawo chwycić za kamienie i pierdut, i lecą kamienie. Na śmierć. Po co podłazisz? Po co przychodzisz? My chcemy być zdrowi. A Jezus zgadza się dotknąć trędowatego. Jezus zgadza się wziąć, przejąć trąd mojego grzechu na siebie. I uczeń to widzi. Jego mistrz, ten, którego on powinien chronić z miłości, to już ja wolę dotknąć tego trędowatego, ale ty, żebyś został czysty, nieskalany, mój mistrzu. A Jezus bierze na siebie trąd, najgorszy z trądów, trąd grzechu. Uwalnia od trądu tych, którzy do Niego przychodzą i proszą. Droga wiary ucznia
to droga oglądania tego, jak kobieta, która cierpi na krwotok, przepycha się przez tłum, gdzie apostołowie są zszokowani, jak to ty nagle zatrzymujesz się w tym tłumie, gdzie my ledwie możemy cię otoczyć kordonem i utrzymać, żeby cię nie zgnietli, a ty mówisz, kto się ciebie dotknął? Jezu, przesadzasz. Ale on wiedział, że ktoś dotknął się go inaczej niż ktokolwiek inny i znajduje tę, która to uczyniła. I uczeń to widzi. Uczeń, który chroni Jezusa przed ludźmi, a Jezus daje się dotknąć i ma dla człowieka to, co najpiękniejsze. Ale jest jeszcze jedna szczególna lekcja, której udziela Jezus swojemu uczniowi. I tą lekcją chciałbym bardzo z wami się podzielić, zanim zaczniemy ten piękny, wspaniały, święty czas patrzenia na chwałę Jezusa i na osobisty dialog z Nim. Czy ktoś przyniósł dzisiaj Biblię ze sobą? Kto podniósł? Proszę podnieść rękę. Świetnie. Otwórzcie bardzo proszę Pismo Święte. Ci, którzy nie mają Pisma Świętego, a szczególnie ci, którzy nie mają tego wydania, to zapraszam was, nie żałujcie i kupcie dzisiaj u Piotra, bo mamy preferencyjne ceny, to tłumaczenie Pisma Świętego. Ono naprawdę jest bardzo dobre, bo jest tłumaczeniem pastoralnym. Jest tłumaczeniem pastoralnym. Otwórzcie proszę Ewangelię według Świętego Jana na rozdziale 13. 13 rozdział Ewangelii Jana. Jaki jest kontekst tego fragmentu, który będziemy omawiać? Uczeń Jezusa przechodzi już przez wszystkie szkoły. Umie uzdrawiać, wypędzać złe duchy. Widzi, jak jego mistrz zdąża ku Jerozolimie, aby oddać życie. Mówi o tym wprost. Piotrowi nie mieści się to w głowie. On mówi, Panie, w żadnym wypadku, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. I wówczas uczeń Jezusa słyszy te mocne słowa od Jezusa. Jezus nie rozpieszcza swojego ucznia. Jezus stawia ucznia w prawdzie, mówi, zejdź mi z oczu, szatanie. Ty jesteś Kefas, ty jesteś skała. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu. Nie zgadzasz się na to, aby nawróciło się twoje serce, aby nawrócił się twój umysł. Więc zejdź mi z oczu, nie bądź mi zawadą do wypełnienia woli Ojca. Bardzo ciężko musi to przyjść Piotrowi, aby to przeżyć. Ale przychodzi taki moment, kiedy Jezus zdążając do Jerozolimy, kiedy ma już dokonać się zbawienie, gromadzi swoich uczniów najbliżej siebie jak może. Razem zasiadają koło stołu. To jest intymny czas spotkania. Tutaj już Jezus nie jest dla tłumów. Tutaj jest Jezus wyłącznie dla swoich uczniów, dla swoich przyjaciół, dla tych, którzy przeszli z Nim to niesamowite seminarium 3 lat, wyjątkowej formacji. Jezus dla nich ma czas. Jezus już się nie śpieszy. Zobaczcie, że w Ewangelii według świętego Marka Jezus nieustannie się śpieszy. On nieustannie gdzieś biegnie. Nawet ewangelista Marek odnotuje w pewnym momencie, że Jezus będzie szedł tak szybko, że uczniowie nie będą mogli za Nim nadążyć, a On będzie szedł w kierunku Jerozolimy. Teraz nie ma pośpiechu. Jest spokój. Jest tylko Mistrz i są Jego uczniowie najbardziej zaufani. I właśnie wtedy dokonuje się pełna wzruszenia scena. Jezus niczego nie odgrywa. Jezus jest sobą. Jezus odsłania swoje serce. I przed świętem Paschy, kiedy Jezus już wie, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, a ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca, podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by Judasz, syn Szymona Iskarioty, go wydał. Jezus świadomy, że Ojciec przekazał mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od wieczerzy, zdjął szatę, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. I to jest ten moment, kiedy Jezus podchodzi do Szymona Piotra. Szymon Piotr, który kocha swojego mistrza,
Gotów jest za Niego oddać życie. Nie jest w stanie przyjąć tego, aby Jezus umył mu nogi. Nawet niewolnik nie mył nóg swojemu mistrzowi, swojemu panu. Nigdy nie będziesz mi mył nóg. Jakże bardzo możemy odnaleźć się w tym obrazie. Lubimy patrzeć na Jezusa pełnego mocy. Lubimy widzieć Go w chwale. Lubimy widzieć Go zwycięskiego. Jako tego, który ma rację. Ale jakże bardzo jesteśmy skonfundowani, patrząc na Jezusa, który przed nami klęczy. Jakie to jest ciekawe, że i w ikonografii, i w obrazach nie widać zbyt często obrazu Jezusa, który myje uczniom nogi. Czy słyszeliście kiedyś o Kościele pod wezwaniem Chrystusa myjącego nogi apostołom? Słyszeliście, żeby ktoś przyjął sobie w zakonie taki predykat do imienia od Jezusa, który myje nogi? Pomijamy ten fragment. O, tak, on ładnie wygląda, Wielki Czwartek, no takie nawet wzruszające. Ale Jezus klęczący przed Tobą, Jezus pragnący Tobie umyć nogi, Jezus, który nigdzie się nie śpieszy i nie chce niczego zaliczyć. Wielokrotnie uczestniczyłem w liturgii, gdzie obmywano nogi i widziałem, jak bardzo było to w ogóle niepodobne do tego, co uczynił Jezus. Bo zazwyczaj w czasie liturgii śpieszono się, byle szybciej, byle szybciej, byle szybciej. A ja myślałem, ale gdzie szybciej? Po co szybciej? Jak serce ma zrozumieć, czego umysł nie potrafi pojąć, bo nie ma czasu, by pomyśleć. Nie będziesz mi umywał nóg. Nie będziesz mi umywał nóg. Czy myślałeś kiedyś o tej scenie jako o momencie sakramentu pokuty i pojednania? Gdzie Jezus chce klęknąć przed Tobą i umyć Ci nogi. Na pewnym miejscu w Ewangelii Jezus powie: wy już jesteście czyści dzięki słowu, które do was wypowiedziałem. Wykąpany potrzebuje sobie tylko umyć nogi, a Piotr nie chce na to pozwolić. Spowiedź z miłości. Nie tylko dlatego, że wpadłem do dołu. Dać się wziąć Jezusowi na ramiona, by tak jak widzieliśmy to w tym filmie, by wyniósł mnie z mojego dołu. Zgodzić się na to, aby On mnie wziął w swoje ręce. Zgodzić się na to, aby Jezus tę intymną część mego ciała, jaką są stopy, by wziął w swoje ręce, by dotknął, by umył, by ucałował. Poddać się. Jakie to trudne. Jakie to trudne, by nie mieć racji. Jeszcze trudniejsze, by mimo tego, że ma się rację, zgodzić się na to, co chce uczynić Jezus, by umył mnie. By umył mnie. Możliwe, że nie macie takiego doświadczenia, aby ktoś ciebie umył, kiedy byłaś już dorosła. Ja też bym sobie tego nie potrafił wyobrazić, ale musiałem to kiedyś zrobić z moim sparaliżowanym kolegą, którego zabrałem nad morze, by wyrwać go trochę z jego toksycznego domu. Wiem, jak byłem skrępowany, ale to on uczył mnie i mówi: nie krępuj się. Nie wstydź się, ja po prostu potrzebuję Twojej pomocy. Kiedy musiałem go włożyć do wanny, pomóc mu się umyć,
spłukać, później go wytrzeć, wyjąć z tej wanny, pomóc mu się ubrać. Jakie jest to niesamowite, by pomagać człowiekowi, który potrzebuje pomocy. Tak, potrzebujesz pomocy. Jezus chce dzisiejszego wieczoru umyć ci nogi. Czy zgodzisz się na miłość? Zgodzić się na przeżycie sakramentu pokuty i pojednania to jest zgodzić się na to, by być kochanym, by nie tylko o tym słyszeć, ale by tego doświadczyć. Gdybyśmy my, kapłani, mieli głębokie zrozumienie tajemnicy spowiedzi, byśmy mieli głębokie zrozumienie, że w sakramencie pokuty i pojednania naszym siostrom i braciom myjemy nogi. Nie jesteśmy punktem usługowym, które można byłoby nazwać aktywny dzięcioł. Ale Jezus, który myje nogi, nogi zabrudzone, utrudzone, nogi, które wdepnęły w gówno i śmierdzi. Kiedyś, decydując się na liturgię obmywania nóg w naszym kościele rektoralnym, nie zapowiedziałem wiernym o tym, że tak będzie. I w czasie liturgii poprosiłem, proszę Ciebie, 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 wyjdźcie. Służba liturgiczna wniosła krzesła i widziałem, jak ludzie palą cegłę, bo dziura w skarpetce, bo noga nie umyta. I było to bardziej prawdziwe. Czy zgodzisz się na to, aby Jezus umył tobie nogi? Piotr, który przechodził przez wiele szkół, które zaserwował mu Jezus, nie chciał się zgodzić, bo on chciał, aby Jezus kochał go intelektualnie. Na taką miłość się zgadzał. Ale ta miłość nigdy nie jest intelektualna. Ona nie jest tylko piękna w założeniach. Ona jest drastyczna w swojej ekspresji. Przychodzi moment, kiedy to, co zakryte, to, co jest ukryte, inni nie widzą, by odsłonić i pozwolić umyć. Tak jak człowiek, który musiał stanąć na środku i kiedy Jezus powiedział, wyciągnij rękę, wyciągnął tę niewładną, sparaliżowaną. Jezus obmywa Piotrowi nogi. Piotr w końcu się poddaje. Staje się posłusznym z miłości, a może warto byłoby powiedzieć inaczej. W końcu Piotr pęka i przyjmuje miłość. I przyjmuje miłość. On zostaje do końca rozwalony, rozkochany w Jezusie. Jezus później mu powie, tak jak i pozostałym uczniom, czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Róbcie to, co zobaczyliście, że zrobił wasz mistrz. Szkoła pokory. Czym jest tak naprawdę pokora? Pokora to prawda o mnie samym. To nie prawda o Bogu, bo Bóg jest miłością. A prawda o mnie bardzo często jest bardzo skomplikowana. Teoretycznie zgadzam się z Ewangelią Jezusa, ale gorzej jest praktyką. Jest takie stare łacińskie powiedzenie: Nemo dat qui non habet. Nie może dać ten, kto nie ma. Ten, który nie zgodził się na to, aby obmyć mu nogi, nie zgodzi się nigdy na to, aby innym nogi myć. I stąd w Kościele mamy tyle problemów. Intelektualnie wierzymy Jezusowi, wierzymy w Jezusa, ale mamy problem z doświadczeniem. To właśnie doświadczenie spotkania z żywym Bogiem
Ono powoduje rewolucję i przemianę w życiu. Teoria zawsze ma to do siebie, że kończy się jakoś tak lipą. Choć równanie jest prawdziwe, ale nic nie wnosi, bo jest tylko równaniem, bo jest tylko. Zatem, siostro i bracie, zapraszam Cię do przeżycia sakramentu pokuty i pojednania. Możliwe, że niektórzy z nas dzisiaj nie są gotowi na to, aby ten sakrament przeżyć. Nie stresuj się tym. Nie bój się i nie uciekaj stąd. Zostań. Porozmawiaj o tym z Jezusem. Miej na to czas. Możliwe, że niedawno byłeś u sakramentu pokuty i pojednania. Nie kończ tego czasu. Nie szukaj niczego na siłę, że ty teraz musisz też przystąpić do spowiedzi. Przyjdzie na to czas, kiedy znów przyjdziesz. Dzisiaj proszę cię, zostań i módl się za tych, którzy może będą mieli problem, by zgodzić się na to, aby Jezus umył im nogi. Trwajmy teraz na modlitwie, jedni za drugich. Miejmy czas na spotkanie z Chrystusem. I tak jak wczoraj wam obiecałem, tak dzisiaj was zapraszam w imieniu Jezusa. Wyjdź tu na środek i wyciągnij swoją rękę, tę uschłą. Tu są ustawione konfesjonały. Proszę, żeby już ołtarz postawić na środek. Na ołtarzu za chwilę będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Nie wstydź się podejść i skorzystać z sakramentu spowiedzi. Dla tych, którzy mieliby bardzo duże problemy, by wyjść tu na środek, zostawiliśmy taką małą furtkę. Tam gdzieś z tyłu też znajdziecie jeden konfesjonał. Ci, którzy potrzebują, by jednak jeszcze w skrytości jak Nikodem pod przykrywką ciemności przyjść do Jezusa. Ale jeśli Jezus cię wzywa wyjść na środek, nie bój się tego dzisiaj uczynić. Nie ustawiamy się w żadne kolejki do spowiedzi. Nie ma żadnych kolejek. To nie jest sprzedaż reglamentowana. Widzisz, że kapłan jest wolny, możesz przyjść i przeżyć ten sakrament pokuty i pojednania, spotkania z Jezusem. Zespół będzie nam towarzyszył delikatnie modlitwą, śpiewem. Jeżeli chcesz, uklęknij. Za chwilę, kiedy zostanie wniesiony Pan Jezus na Świętym Sakramencie, wszyscy uklękniemy, ale później, żeby też nie męczyć się, jeśli potrzebujesz, usiądź. Jeśli potrzebujesz wstać, wstań. Trwajmy na modlitwie. Trwajmy na modlitwie. Jeśli potrzebujesz podejść tutaj bliżej Jezusa, możesz to uczynić. Można tutaj na tych deskach też usiąść i być blisko Pana. Miejmy dobry czas na spotkanie z Nim, w Jego miłosierdziu, a On będzie chciał obmywać nam nogi. Przypominam, jutro o godzinie 11 zapraszamy tych, którzy chcą. To spotkanie wymyśliliśmy z ojcem Irkiem dzisiaj, kiedy widzieliśmy, że tych dzieleń nie będzie końca. Więc jutro jesteśmy do waszej dyspozycji od godziny 11. Tutaj zrobimy sobie w tej sali grupy tematyczne, gdzie będziemy mogli zadawać pytania, dzielić się. Będzie to na pewno ciekawe spotkanie. A dzisiejsze spotkanie nie ma oficjalnego zakończenia. Kiedy już stwierdzisz, że to jest dla ciebie dobry czas, spokojnie, po cichutku, nie przeszkadzając innym, możesz wyjść, wrócić do siebie. Zachowajmy dzisiaj, zapraszam was, taki większy pokój. Może nie włączaj już radia, MP3, MP4, nie włączaj internetu. Zostań, podaruj sobie taki wieczór rekolekcyjny z Jezusem, nawet kiedy już stąd wyjdziesz. On cię nie zostawi, On pójdzie z tobą. Zaproś Go na ten wieczór do ciebie, do twojego domu, do twojego akademika. Zaproś Jezusa na spacer, bądź z Nim. Nawet jeśli nie rozumiesz tego, że On chce myć nogi, poproś, aby ci to wytłumaczył, a będzie to na pewno rozmowa o miłości.